Dzień dobry i witamy Was po 3-miesięcznej przerwie od podcastu Neurofreaky. Wiem, że nie mogliście się doczekać i chcieliście usłyszeć swoich ulubionych neuroterapeutów, czyli Maćka Tuczyńskiego i Patryka Sobotkę. Witamy Was serdecznie i wjeżdżamy po prostu z tematem love. Uwielbiasz go. Ja uwielbiam, mój najlepniejszy od zawsze. Czyli będziemy rozmawiali o tym, o terapii manualnej. I to jest jedna rzecz. Znaczy tak, będziemy mówili o najnowszych, można powiedzieć, aktualnych doniesieniach. Tak, bo one się pewnie zmieniły jeszcze. Bardzo możliwe. Doniesieniach, jak działa terapia manualna. Dokładnie tak. Mimo, że nie jestem specjalnie stary, to, bo kurs takiej terapii manualnej, prawdziwej takiej, wiesz, szkoły tutaj certyfikowanej. Mhm. Ja zacząłem taki kurs, to był kurs... Może mówić nazwę, nie? Pewnie mówiłem to 100 razy już. Kaltenborna po prostu. Nie skończyłem go, więc pewnie nie mogę się wypowiadać na niego, bo go nie skończyłem, ale wypowiem się, bo były 4 moduły. Były 4 moduły. O 4 modułach. Tak. Nie, no. O koncepcji, no bo no, koncepcja tak. Nie jest specjalnie skomplikowana, nie szykujmy się. I tam na przykład był bardzo mocno poruszany aspekt strukturalny. Nie tylko jakby w tej koncepcji, ale po prostu wtedy jeszcze, bo to było z 12 lat temu pewnie, coś takiego. No tak, czyli taki bardzo, bardzo mocno mechaniczny. Tak, i okazuje się, że to nie do końca tak jest. Że my, ja byłem bardzo smutny w pewnym momencie, jak się okazało, że nie mamy za bardzo wpływu na strukturę. Albo trochę źle rozumiałem może koncepcję struktury. Ja to się nawet ucieszyłem. Nie, ja byłem trochę smutny, bo wiesz, jakby ja myślę, że mamy większy, tak wiesz, że jesteś po prostu niemal jak taki... rzeźbiarz. Tak, że komuś wypadł dysk, a że ty masz moc sprawczą, żeby go włożyć na miejsce. Tak, dzisiaj w ogóle w neurokawie mówiłem o temacie leczenia, ale to też może dlatego, że po prostu wiesz, młody terapeuta, wielkie ego, chcesz zbawić świat, to ty chcesz ludzi leczyć, nie to, żeby oni się wyleczyli, tylko to ty chcesz ludzi leczyć, więc byłem trochę smutny, że ten wpływ na strukturę nie jest tak duży, jak to było, czasami też w niektórych podejściach jeszcze jest przedstawiane, bo okazuje się, że pomimo tego, że po naszej terapii czasami zmienia się dużo, tak, poprawia się funkcja, zmienia się ruch, płynność tkanek, napięcie mięśniowe, które czuwam pod rękoma, zmienia się dużo, to na przykład w badaniach obrazowych nie zmienia się za dużo, nie mówiąc nic, no nie jakby. No, a nawet jeśli się zmienia, to trudno powiedzieć, czy to jest w ogóle za sprawą terapii manualnej, nie? Czy, wiesz, czy w ogóle terapii jakiejkolwiek. Myślę w kategoriach, że na przykład robisz sobie rezonans, robisz sobie terapię i robisz sobie zaraz znowu rezonans. Wiem, to że jednego się za dużo nie robi. Co? No za dużo się pewnie nie zmieni. Być może są jakieś takie minimalne różnice, na przykład, nie wiem, chiropraktycy. O właśnie, co powiesz na ten temat? I o strukturze, że jest badanie na przykład RTG robione przez chiropraktyków, bardzo popularne przez jamę ustną, ustawienie drugiego kręgu szyjnego, zęba obrotnika, pach, pach, manipulacja na szyjkę, znowu RTG przez jamę ustną i tam się ustawienie tego zębu zmienia. Szczerze mówiąc, to niczego takiego jeszcze nie widziałem. Gdzie? No takiego, żeby było badanie od razu przed i po manipulacji, żeby zmieniło się ustawienie. Więc tutaj akurat nasz serdeczny kolega, nie będę teraz wspominał nazwiska, kojarzysz na pewno. Tak, tak, tak. Chiropraktyk z powołania, jest zamiłowania, jest zawodu. Tak, ale nigdy nie widziałem akurat zdjęcia przed i po, więc tutaj akurat nie chcę mówić, że to jest na pewno niemożliwe. Po prostu nie widziałem. Ale na pewno to, co robił zarówno kolega, jak i w ogóle robią chiropraktycy, nie? To oni często robią faktycznie, no proszą o te zdjęcie, nie? Chiropraktycy są z tego akurat znani, że posługują się naprawdę dobrze oceną RTG, ale wykonują później kolejne badanie po skończonym jakimś tam leczeniu albo na jakimś tam etapie leczenia, czyli powiedzmy po raczej tygodniach od pierwszej terapii. No i tutaj powstaje pytanie, czy to, że coś się zmieniło, czy to jest w ogóle jakby ich zasługa? I dlaczego akurat tak uważam? Nie spotkałem się akurat z takimi badaniami, które by oceniały to, że pod wpływem terapii coś się zmieniło, ale na przykład wiemy, że mogą nam się zmienić zdjęcia samoistnie. Zwłaszcza jak mamy incydenty dyskowe. To akurat zostało zbadane przez Japończyków i przez Anglików kilka lat temu. No i okazuje się, że akurat tam Anglikom wyszło 2/3 równo
66,6% samoistnych popraw takich w badaniach obrazowych u pacjentów z incydentami dyskowymi, z tym, że oni nie mieli żadnej terapii. Ale na przestrzeni jakiego czasu były robione? Jedno zdjęcie, drugie zdjęcie? Na pewno kilka tygodni było, bądź miesięcy. Znaczy dyskopatia, akurat o tym wiemy, że ona się leczy samoistnie u dużej ilości pacjentów. Nawet nie chcę teraz jakby kłamać, ale pamiętasz, były takie też Tak, dokładnie. Tam nawet okazuje się, że Japończycy robili, no to akurat na ich populacji tam 80 kilka procent było zmiany. I co ciekawe, nim większa była zmiana, czyli im większa, powiedzmy, ekstruzja tego, tego dysku, tym ona się bardziej cofała. No i okazuje się, że tutaj mamy obecnie kilka takich teorii, które mogą mówić o tym, jak to się dzieje. No i nie jest to na pewno za sprawą wpychania dysku na miejsce. Troszeczkę się tam tylko rozważa to, czy jedno z więzadeł może trochę popychać faktycznie ten materiał. Ale z powrotem. Ale samo popychać, czy w kontekście wykonywanej terapii na przykład i angażowania tego dysku? Tego to akurat nikt nie sprawdził. Akurat jeśli tutaj mówimy też o jakiejś takiej terapii polegającej na wyprostach i zgięciach, to raczej nie ma to wpływu. Nie? No bo wiemy, że też dysk nie musi się przemieszczać tak jak to sądzono mechanicznie jeszcze tam te kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat temu. O, to pamiętam. Może chodzić w różne strony. To było, jak robiłem właśnie ten kurs terapii manualnej, to tam było właśnie, że dzięki panu McKenzie'emu na przykład wiemy to i to, że na przykład dysk centralizuje się w pozycji wykonywanej w pozycji wyprostu, a na przykład wiemy teraz, że nie. No, że nawet nie musi po prostu tak być, bo się okazuje, że to jest dosyć zmienne. No po prostu McKenzie, badając zwłoki, nie mógł tego sprawdzić, jak to wygląda u żywych ludzi. No wiemy, że po prostu te tkanki są już troszeczkę inne, nie? No tym bardziej, że jakby teraz są nowe metody jakby pracy na świeżych zwłokach, a wcześniej wyglądało to też trochę inaczej, więc może teraz... Tak, tak... Poza tym teraz możemy ocenić rezonans funkcjonalny na zgięciu, na wyproście u osób z różnymi, powiedzmy, tam patologiami czy incydentami. No i po prostu się okazało, że ups, jednak nie. Więc tutaj raczej to, co nas leczy, no to będzie układ immunologiczny, a nie mechaniczne wpychanie dysku z powrotem. No i jakby dlatego tak duża skuteczność choćby samych technik drenażowo-limfatycznych w sytuacji stanu ostrego i choćby u pacjentów dyskopatycznych. Tak. Dlatego się sprawdza. Dlatego też ruch się sprawdza, bo oczywiście dużo osób, bo może tak być, że na przykład wyprosty dają radę. Że mogą, oczywiście. Dają fajne efekty, ale tak, to bym... Tak, tak, tak. Z tym się akurat nie ma co kłócić, bo tutaj oczywiście teraz mogłaby powstać duża dyskusja ze strony osób, które pracują w ten sposób, że hola, hola, moim pacjentom to pomaga. No i jakby jak najbardziej pewnie pomaga, bo ale po prostu chodzi o ruch. Równie dobrze mógłby skłony boczne poprawiać sytuację. Aha. Albo zgięcie mogą poprawić sytuację. Być może. Bo chodzi tak naprawdę o po prostu o ruch, wykonanie, tak, wykonanie ruchu na danym segmencie, czasami też po prostu pobudzenie układu immunologicznego do pracy, więc prawdopodobnie pracując z różnymi miejscami na ciele moglibyśmy uzyskać gdzieś taki efekt. No niestety jeśli chodzi o badania nad terapią manualną, to wygląda to bardzo słabo, bo takich badań jest robionych mało. W sumie mało. Ale myślisz w kategoriach... I takich przykład... dobrze zrobionych. No właśnie, no bo podejrzewam, że problem jest z, po pierwsze, z dobraniem grupy kontrolnej, raz. Dwa, z często lokalnym działaniem, które ludzie chcą sprawdzić i się okazuje, że my mamy taką chęć jakby wyizolowania pewnego układu i aplikowania bodźca w ten układ. I się tak, okazuje, w dodatku że... pacjentów z konkretną jednostką chorobową. Tak. I się okazuje, że jest to prawdopodobnie niemożliwe, bo samo i może tak być, że u jednych efekt jest, u innych nie. Ja też zdaję sobie sprawę dlaczego, bo rzeczywiście u innych przyczyna może być bardziej mechaniczna, u innych bardziej wisceralna, u innych na przykład bardziej psychosomatyczna, stąd u innej trzeciej osób pomoże, a u dwóch trzecich złagodzi objawy albo i nie, albo nawet może zaostrzyć stan, taka sama terapia manualna, więc podejrzewam, że stąd też taki problem. Dobra, czyli tak, nie wiem czy zauważyłeś, ale na przestrzeni, bo my pracujemy bardzo podobną ilość lat z pacjentami i jak bardzo na przykład na przestrzeni tych kilkunastu lat zmieniało się podejście, co my rękoma tak naprawdę z tym stanie zrobić. Bo ja pamiętam rzeczywiście, po pierwsze, takie podejście bardzo strukturalne, że my tam coś rozciągamy, na przykład, że rozciągamy mięśnie, które zostaje już w pozycji rozciągniętej. I powięź. Powięź. Tak, to jak my zaczynaliśmy pracować, to ona zdobywała takie swoje... Tak, w Polsce, no bo Polsce. Wiesz, jakby w Stanach był temat bardziej popularny, bo tam Rolfing narodził się troszeczkę wcześniej, ale w Polsce się dopiero przebijało
I jak wybierałem kursy, których nie było tak dużo jak teraz jest i nie było takich możliwości, co oczywiście jest moim zdaniem na plus, bo możesz wybrać to, co cię interesuje tak naprawdę. Mm-hmm. Świeższe metody, starsze metody, więc wiem, że dużo osób jakby narzeka na to, że obo, że jest za dużo kursów. Jest spokojnie, jakby rynek weryfikuje, jak kursy są słabe, bo na przykład terapeuci nie mają dobrych efektów terapeutycznych po tych kursach i pacjenci są niezadowoleni, no to tak naprawdę ta metoda się zawija. Mm-hmm. W dużym skrócie, moim zdaniem rynek to dobrze weryfikuje. Weryfikuje w każdej dziedzinie, więc dlaczego miałby nie weryfikować w dziedzinie zdrowia tego? Dokładnie tak jest. Więc to jest akurat fajne. Więc tej powięzi nie było za bardzo, więc była tak struktura. Później gdzieś przewinęło takie podejście, że my jesteśmy w stanie wpłynąć na zmianę konsystencji tkanki łącznej poprzez pracę manualną, że wiesz, takiego bardziej żylowej tkanki łącznej, tak, poprzez pracę, ona bardziej taki zol się zmienia, płynna, co by na przykład mogło tłumaczyć taki efekt, który być może kojarzycie, gdzie chwytamy na przykład za jakieś super napięte mięśnie typu czworoboczne, jest fajnym przykładem, górna część, to ten karczuszek często się tak łapie, takie a la ugniatanie poprzeczne i się tam go gniecie i za chwilę się okazuje, że on się taki miękki robi. Mówię, a rzeczywiście, takie zmieniło topienie. Stopiło się, tak. Stopiła się tkanka łączna. I się okazuje, że to może mieć znaczenie, ale na pewno nie w takiej krótkiej perspektywie czasu, jaką jest jedna albo dwie terapie. To oczywiście efekt przebudowy tkanki łącznej ma miejsce, czyli my możemy już ruszyć jakiś bodziec, dzięki czemu rzeczywiście te włókna się trochę przebudują w pewnym momencie i rzeczywiście ona zmieni swój charakter trochę. Nawodnimy też trochę tą tkankę, ale to będzie miało miejsce po prostu w dłuższej perspektywie, więc można powiedzieć, że to też trochę odpada, bo to nie jest to, że ten efekt jest już. Taki często, tu i teraz. Tak. Nie? A często po terapii mamy fajne efekty bardzo w krótkim czasie, tak, że ktoś miał, nie wiem, twardy brzuch, sztywność, nie mógł zrobić skłonu bocznego, popracować troszeczkę z brzuszkiem i się okazało, że brzuch puścił, skłon boczny może pacjent zrobić, jest to niebolesne, więc coś zmieniło się tu i teraz. Mhm. I to nie jest struktura. No to jest raczej niemożliwe. To nie jest, powiedzmy, ta tkanka łączna, która zmienia swoją konsystencję. Więc co się wydarzyło? Był taki moment jeszcze piezoelektryki. Znaczy on jest taki dalej chyba niewyjaśniony po prostu gdzieś tam. Może też mnie ten temat przestał jakoś tam bardzo mocno interesować. Jest na pewno taki, to jest pewnego rodzaju bardziej model niż mechanizm, nie? Bo on został zaczerpnięty w ogóle w sumie to z geologii na zasadzie pewnego rodzaju podobieństw do budowy kryształu. No i czy to w ogóle zachodzi, czy nie zachodzi, no to trudno powiedzieć, nie? Bo tam się rozbijało wszystko o ładunek elektryczny, tkanki, no i część jakby badaczy tutaj mówię, że tak, jak najbardziej, tam powięź zmienia swój ładunek elektryczny w zależności od kompresji, jaką zastosujemy, więc jest pewne podobieństwo, no ale się okazuje, że jak my nie wywołujemy żadnej ingerencji w ciało, to też potrafi się zmienić. I ten ładunek elektryczny w naszym ciele jest pewnie istotne. Nie do końca jeszcze pewnie wiemy, w jakich procesach to bierze udział. Znaczy w niektórych no to wiemy, że po prostu nasz układ nerwowy też jest w pewnym sensie na prąd, nie? Trochę więc na prąd, a trochę robi sobie przerwę, jest na chemię i później tak, na prąd. Tak, tak, tak. On jest taki i na chemię, i na prąd, w zależności właśnie te, możemy sobie tak skojarzyć, że te szybkie procesy, no to one są bardziej na prąd, a jak potrzebujemy takich długich pętli zwrotnych, no to bardziej po prostu chemia. Mhm. Bardziej nasze hormony tutaj przejmują kontrolę. No i dochodzimy do aktualnego modelu, jakim jest po prostu to, że my bodźcujemy układ nerwowy za pośrednictwem receptorów, który w konsekwencji oddziałuje na inne układy, w tym zmianę tonusu mięśniowego, jakieś reakcje hormonalne, kaskady hormonalne, plus... No nawet samo ukrwienie, nie? Tak. To, co często nam się wydawało, że to, że jak wywołujemy silne tarcie, nie? W masażu. Mhm. Tylko, że tam faktycznie wtedy wywołujemy silne dotarcie, więc rośnie temperatura, więc w związku z tym też dochodzi do przekrwienia tkanki, no ale często do tego przekrwienia to dochodzi nawet jak my robimy bardzo delikatną terapię. Zmienia się ciepłota tkanki. Nawet często nie w miejscach, których my bezpośrednio dotykamy, tylko na przykład pomiędzy naszymi rękoma, no to tutaj już nie możemy mówić o tym, że okej, moja ręka ogrzała ciało pacjenta i dlatego ono zmieniło swój tonus. Tutaj raczej będziemy znowu mówili o tym, że no działa ten układ autonomiczny.
nie? Czy jak dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych na drodze odruchu, no to wtedy tkanka nam się ociepla, jest właśnie, jest mocniej przekrwiona, więc nawet jej konsystencja też się może zmienić. Możemy tak, mieć przykład, wrażenie, może, że jest taka. Przykładowo, jak pracujesz sobie z klatką piersiową i z proksymalną częścią ramienia, to jak poprawisz choćby przez swój dotyk ukrwienie tam, no to wiadomo, że poprawi się ukrwienie w całej kończynie dolnej, no bo jednak ta krew płynie i wraca, i płynie, i wraca, i dużo zmieniło się. Choćby na zasadzie takich połączeń po prostu tętnica żyła. Tak, no to wygląda. No to jest jakby no to proste. Wygląda, że tak jest. Zwłaszcza, że to są zmiany zarówno lokalne, także jak my gdzieś tam sobie przyciskamy jakieś jedno miejsce, no to tak. No ale też wiemy, że ten układ działa globalnie, czyli może być tak, że my sobie pracujemy na przykład z klatką piersiową, no ale może się zmienić nam ukrwienie również w kończynie górnej, no ale i w kończynie dolnej. To jest dosyć częste. Na przykład widzę to u pacjentów, znaczy sami jakby o to pytają, bo często jakby nie rozumieją, co my tak naprawdę robimy do końca. Ja też nie zawsze wszystkim wszystko tłumaczę, bo czasami to jest tak, że no to też taka dygresja trochę. Mam wrażenie, że pacjenci to bardziej jak pytają, co ja robię, to bardziej chyba chodzi o weryfikację czy tego, czy ja wiem, co robię, czy robię randomowe rzeczy, nie? Zwłaszcza jak chodzi o coś takiego, że ktoś no, przychodzi, tam skarży się na, nie wiem, ból kolan, miednicy, kości krzyżowej, powiedzmy. No a ja gdzieś tam sobie porobię trochę testów, poszukam, no i na przykład zaczynam pracę w okolicy górnego otworu klatki piersiowej. No to jest takie, co tutaj się dzieje, nie? Więc bardziej pytanie, a jak to działa, jak to ten? No to już wtedy nie chcę tam tłumaczyć wszystkiego, tylko gdzieś tam pokrótce powiem gdzieś tam kilka słów. Tak? Jest kilka najczęściej. Tak, mówię o tym, że tutaj też te działania po prostu są takie, że mogę na przykład zadziałać w to miejsce, zmieni się coś na obwodzie i to dla pacjentów jest do czego dążę. O tyle ciekawe, że oni później sami zauważają w swoim ciele różne zmiany, że na przykład pracujemy gdzieś tam przy tym górnym otworze klatki piersiowej przykładowo i na przykład mówią, ojej, ja w ogóle miałem cały czas zimne nogi i mam wrażenie, że one się teraz rozgrzewają, nie? Czy tak może być? Ja mówię, no skoro tak jest, to znaczy, że może tak być. Więc jak najbardziej. No wiemy też, że ta dynamika płynów się też będzie zmieniała razem z tym, jak zmienia się to pobudzenie naszego układu nerwowego. Znaczy ja też myślę, że oni rzeczywiście po pierwsze chcą zweryfikować to, czy ty wiesz, co robisz, czy oni są w dobrych rękach, ale też myślę, że część osób próbuje zrozumieć mechanizmy w swoim ciele, ponieważ no, prawdopodobnie chcieli być... Wiedzą, że będą żyli jeszcze prawdopodobnie wiele lat. Być może nie chcą do ciebie chodzić co tydzień. Kto by chciał cię co tydzień oglądać? A może też, no nie każdy, wiesz, można inne fajne rzeczy kupić za te pieniądze. Dokładnie tak. Dzisiaj akurat z jedną pacjentką o tym rozmawialiśmy, że tak już zbliżamy się do końca terapii, to chyba było gdzieś tam nasze trzecie albo czwarte spotkanie. Już jest tak praktycznie wszystko prawie super. Umówiliśmy się na ostatnią wizytę. Mówię, że no już mam nadzieję, że to będzie nasze ostatnie spotkanie. I tak widzę taki wzrok pytający. Tak mówię, no oczywiście bardzo, bardzo miło, że pani mnie odwiedza, ale chciałbym, żeby to było jak najkrócej. Ona mówi, że no tak, bardzo sympatycznie, ale inaczej by mnie pan puścił z torbami. No tak, więc jakby ja to rozumiem. Ja też bym nie chciał chodzić do siebie raz w tygodniu, bo to by było drogawa sprawa trochę. I też nie mielibyśmy co robić po jakimś czasie, no nie? Jakby no tak. Ileż można rzeźbić, no zrobisz... Tyle, ile masz zrobić, no i ten pacjent powinien po prostu, no i pewnie dać mu jakąś wędkę. Tak więc on chce zrozumieć teoretycznie, co on może robić i jak te różne bodźce wpływają na jego ciało, bo się okaże, że powiedzmy, to chodzi o krwienie, tak? Więc on może być, okej, czyli nie wiem, czy ja mam jakąś klatkę rozciągać, czy może chodzi bardziej jakiś trening chorobowy, więc może zauważyć na przykład, że ogólna aktywność fizyczna może być super dla niego. Tak, no to oczywiście jeśli tak chodzi o taką edukację pod tym kątem, co pacjent powinien zrozumieć, żeby dalej sobie gdzieś tam iść w tą stronę swojego zdrowia, no to tak, to jak najbardziej. Więc to się staram tak w miarę laicko wytłumaczyć, że no słuchaj, u ciebie aktywność fizyczna będzie ważna, bo ona spowoduje mniej więcej to i to. No i ktoś już wie, że dla niego to jest ważne, nie? Chodzi mi o to, że nie tłumaczę takich mechanizmów typu, no słuchaj, bo tutaj to masz baroreceptory w tej okolicy, które przesyłają informacje dalej do jądra pasma samotnego, tam informacje idzie dalej, to w ogóle jakby nie dochodzi. Wyciąć pasmo samotne na przykład i widzieć, tu są baroreceptory, on podobie zaciśnienie krwi, tak? One są na szyi,
i jednocześnie napięcie w szyi, przykładowo, w dużym skrócie, może wpływać na przykład na jakieś zawroty w głowie. No wtedy tak. To wiesz, jakby wycinasz ten środek po prostu. No to czasami takie rzeczy tak. Chodzi o to, że jakoś tak bardzo dokładnie nie ma sensu tego nie, tłumaczyć. Nie, bardzo dokładnie to nie, no. Bo też może nie być zawsze tyle czasu, jednak to wiesz, jest jakby trzeba zrobić wywiad, pogadać z pacjentem, zrobić terapię, wytłumaczyć mu dokładnie, tyle nie? Trzeba i tą terapię skończyć. To nie jest 6 godzin innego pacjenta. Natomiast czasami też może być fajne to, że ktoś załapie taki mechanizm, że zaczęła go boleć szyja, nic z tym nie zrobił za bardzo, no bo tam czas, praca, nie było kiedy, i później zaczęła go boleć kolana. Tak nie wiadomo skąd. I jak już będzie na przykład miał takie doświadczenie po tobie, to stwierdzi, kurde, może coś szyją coś zrobić, to nie? No choćby pójść z jakiś prosty, wiesz, film na YouTubie, autoterapia szyi, zrobi się, okaże, że coś tam pyknęło, no i te kolana są bolesne mniej. To było fajne na przykład, więc ja na przykład lubię, jak się ludzie tam dopytują troszeczkę, żeby mniej więcej zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ja mówię tyle, ile aktualnie wiem i aktualnie wiemy, bo z ciekawych rzeczy też jeszcze, jak mówiliśmy sobie o tych różnych koncepcjach, które ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat, to wiemy coraz więcej, jak to wpływa, natomiast technicznie często dużo się nie zmieniło. No bo dalej, wiesz, jakby wkładamy te ręce, bo tak naprawdę dużo rzeczy nie można wymyśleć. Dlatego, że wiesz, ile rzeczy możesz zrobić z tkanką miękką? Zatopić się na różne głębokości, fajnie. Pociągnąć do restrykcji, spoko. Pociągnąć do luzu, okej. Okay. I koniec, nie? Jakby dużo się tak, nie dzieje. No w dodatku nie zawsze jest to istotne, co my z nią zrobimy, nie? Tak. Nie zawsze. No, są sytuacje takie, że wystarczy, że jesteś w dobrym miejscu, nawet jakbyś poszedł nie w tą stronę, powiedzmy, która byłaby taka najbardziej optymalna, tylko zamiast tą tkankę na przykład pociągnąć, to byś ją popchnął. Czyli w stronę przeciwną. No to być może zajęłoby ci to chwilę dłużej, ale pewnie osiągnąłbyś w miarę podobny efekt. Więc oczywiście to, że mamy dodatkowe narzędzia do tego, żeby sobie sprawdzić, co byłoby najfajniejsze w danym momencie, to super, bo to skraca terapię. Tak naprawdę im mniej jest tego bodźca, tym jest mniejsze ryzyko, że pacjent na drugi dzień się czuje trochę gorzej. Tak, więc ta terapia jest bardziej celowana. No ale na pewno bardzo mocno się rozbija o miejsce. Jak jesteśmy w tym miejscu, w którym trzeba, to jest dużo bardziej ważne niż to, czy zrobimy taką technikę, czy inną. Ale tutaj, tak jak mówisz, no jakby te techniki, one są właściwie bardzo podobne gdzieś tam na przestrzeni lat. Mało jest w sumie takiego nowatorskich technik. No są nowatorskie koncepcje, podejście, tak. Ale technicznie no, wygląda to dalej po prostu głaskanie, rozcieranie, gniatanie, wiesz, ciągnięcie, pchanie, trakcja, no, kompresja. No tak, hej. No bo tak naprawdę tutaj niewiele więcej da się z tym zrobić, więc one gdzieś tam... Ostatnio o tym trochę gadaliśmy i tutaj myślę, że mogę za nas dwóch powiedzieć, że nasz warsztat pracy z biegiem lat to nawet jest bardziej ubogi. Jeśli chodzi o techniki. Tak, tak. No. Bo to jest tak, że na początku to prawie nic. Zresztą praktycznie tak samo zaczynaliśmy od masażu. No więc w masażu to strasznie się człowiek tym jarał, że teraz to masz tutaj takie rozcieranie, takie ugniatanie, więcej tego wszystkiego. I po prostu wow, coraz więcej technik. I później ja sobie gdzieś tam jeszcze jeździłem po jakichś różnych warsztatach zobaczyć coś. I tutaj widzę taka koncepcja, taka. I tutaj są takie inne techniki. I tak myślę, wow, po prostu ta skrzynka narzędziowa coraz większa. A teraz się okazuje, że tam po prostu jest tych narzędzi tylko kilka. Jest bardzo dużo narzędzi diagnostycznych, bardzo dużo łączenia kropek i później terapia wygląda tak, że ktoś tak mógłby z boku popatrzeć, no i tak, no fajnie, gość tam coś tam ugniata, jakiś jeden punkt. Tak, ale może wyglądać śmiesznie. To jest ciekawe, na przykład tak jest narzucona kolejność rzeczy wykonywanych w masażu, co nie ma w ogóle sensu, oprócz tego, że zaczynasz lekkim bodźcem, wiesz, z mocniejszym, mocniejszym, lżejszym, lżejszym. Jak trening, wiesz, o co chodzi? Trochę tak. Rozgrzewka, dojazd konkretne, w środek najcięższe ćwiczenia, a później schodzisz. Tak, i trochę takiego uspokojenia też dla układu nerwowego, żeby go tak pacjenta nie wypuścić. Dokładnie. Plus możesz sobie masować ręką przed ramieniem, pięścią, palcem. Koniec. No tak. Ale gdyby na przykład był masaż przedstawiony w ten sposób, to nie uczyłbyś się go aż, wiesz, tam 2 lata, tylko... Nie wiem, 3 miesiące. Tak, ale też, no tak, tylko też myślę, że w sumie przedstawianie wszystkiego na początku takich bardzo prostych rzeczy jest dobre, no bo my na początku nawet chyba potrzebujemy pewnego rodzaju gdzieś tam schematu, potrzebujemy jakichś
dużej ilości wskazówek do tego, jak w ogóle to zacząć, no bo to nam pozwala trochę, żeby nasz mózg się trochę z tym w ogóle obeznał. Mhm. Co ty w ogóle możesz zrobić, nie? Więc tak, no wiesz, bo teraz też moglibyśmy o niektórych koncepcjach powiedzieć coś w stylu, że no wiesz, wystarczy zobaczyć, gdzie jest więcej napięcia, znaleźć to miejsce, pociągnąć w stronę, gdzie jest restrykcja, zrobić to i done. I zrobione, nie? No. No i streściłem całkiem dobrą terapię w jednym zdaniu. Tak. Tylko, że jak komuś powiesz coś takiego, to ktoś tak może mieć takie... Na pierwszym roku studiów, no nie? Aha. I jest takie... No tak. Ale co dalej? Tak. Ja na kursie masażnych bokich mówię często, mówię, słuchajcie, jakby temat mojej pracy jest ekstremalnie prosty w gabinecie. Super prosty. Ja mam znaleźć, co nie działa, żeby działało. Koniec. No tak. Nie, tylko, że to jest na początku też, wiesz, tak, jako oni, anegdota jest fajne. Oni mnie nie rozumieją za bardzo, ale jak no mówię tak. Na przykład to samo na neurystyce i terapii, moduł czwarty, to już jest bardzo zrozumiałe. Ostatniego dnia. No tak, słuchajcie, to terapia jest prosta. Proste. Macie znaleźć, co nie działa, największy stresor w ciele pacjenta i zrobić terapię. Macie narzędzie do tego. Oni, okej, okay, brzmi rozsądnie. Mhm. Już jest inna rozmowa. No tak. Bo sytuacja wygląda tak, że my musimy swoje życie utrudnić, żeby w konsekwencji dało je się ułatwić. Trzeba coś skomplikować na początku, żeby po prostu później wyciągnąć rzeczy, które mi nie pasują, trochę dopasować warsztat do siebie i okroić go. I podejrzewam, że każdego ruchowo, jak pracują ludzie, no nie wiem, pogadaj sobie z Arturem albo z Kubą w gabinecie u ciebie, tak? Że ich treningi z roku na rok są coraz prostsze. Mhm. Oni coraz mniej sprzęt potrzebują. No tak. Później dasz mu po prostu sznurek. I piłkę tenisową. I piłkę tenisową i już hola. Już, a wcześniej na początek sprzętaki, taki, takie gryfy, takie handle, takie rzeczy, taka maszyna, taka. Dużo tego, no nie? A później się okazuje, że to nie o to w tym wszystkim chodzi, no nie? Mówię w kategoriach pracy pod kątem terapeutycznym. Potem się okazuje, że czego potrzebujesz? Płaska powierzchnia, bose stopy, ciężar swego ciała. I już możesz zrobić. Oczywiście nie mówię w kategoriach, kto chce rozumieć więcej masy mięśniowej, ponieść większe ciężary, no bo tutaj... Nie, no tak pod kątem zdrowia, nie? Tak. No dużo nie trzeba. Ostatnio, nie wiem, gdzie się natknąłem na to, chyba kojarzysz takiego kolesiak Jacek Wilczyński? Mhm. Chyba u niego, ale nie jestem pewien. Chyba u niego. Tak czy inaczej, mało istotne. Chodziło o to, że jeżeli chcesz zwiększać swoje zdrowie i utrzymać się w pewnym stanie, to potrzebujesz chyba godzinę tygodniowo. Full body workout. To na podstawie dużych badań było, no nie? No możliwe, bo tak wychodzi, że tam 150 minut umiarkowanej aktywności albo dwa razy mniej, ale takiej w miarę tak, intensywnej. I to, wiesz, i to już trzymasz na podobnym poziomie się, no nie? Plus oczywiście spontaniczna aktywność, wiemy o tym codziennie. Aha. Coś tam, no nie? Rower do pracy, spacerek do pracy, więc znowu mało trzeba, no nie? Mniej niż podejrzewam, że większość osób zakłada od razu. No dlatego, że dużo osób się sugeruje sportem, nie? Tak. Więc jak myślisz o tym, że chciałbyś poćwiczyć na siłowni, no to jak zaczynasz coś googlować na ten temat, no to nie śledzisz kogoś, kto po prostu sobie trenuje dla zdrowia. Raz tygodnie, żeby tylko czuć się nieźle. Tylko patrzysz sobie, ile trenuje Robert Burnejko. Sprawdźmy to. Tak, ile trenował Arnold Schwarzenegger. Tak jest. Wiesz z tego plakat i jedziesz. A o tobie zależy tylko na tym, żebyś im plały plecy w pracy. Tak. I patrzysz sobie na strongmanów, tak ile oni tam podnoszą na ten martwy ciąg. A, no to trzeba pewnie dużo trenować, ale to jest w ogóle inny temat, nie? Tak. Wiesz co, mi się jeszcze, wracając do tego tematu, podoba to, że jeżeli na przykład my teraz wchodzimy w tematykę układu nerwowego, receptorów, bodźcowania i później w konsekwencji jakiejś odpowiedzi neurologicznej, która wpływa na większość układów naszego ciała, to fajne jest to, że okazuje się, że my manualnie możemy wpłynąć na więcej niż zakładamy początkowo, niż się uczy tego. Tak, bo na początku jest tak, że terapia manualna, fizjoterapia, układ narządu ruchu. Do tego jesteś stworzony, tak? Czyli bóle napięciowe, jakieś problemy takie bardziej, nazwijmy, dyskopatyczne, problemy przeciążeniowe, ale wiesz, mało jest tego, że mówi się o problemach hormonalnych. Terapia manualna, a problemy hormonalne, tak? Terapia manualna, a ginekologia. To akurat więcej trochę. Teraz więcej. Tak, terapia manualna, a na przykład choroby autoagresyjne. Mało. Terapia manualna, a choroby reumatoidalne. No to może się mówi tylko tyle, żeby kogoś nie bolało, aż tak bardzo. I żeby nie było gorzej. Żeby nie było gorzej, ale nie mówi się na przykład w kontekście, na przykład może by
nie tylko trzymać objawy na przykład w ryzach, tylko rzeczywiście gdzieś próbować szukać przyczyny, leczyć te osoby. Tak, tak, tak. No właśnie, no także ta wiedza gdzieś tam bardzo pomału się wydostaje na taki, na światło dzienne, no bo już teraz grzebiąc trochę w badaniach, można znaleźć informacje o tym, że zmieniają się stężenia neuroprzekaźników po terapii manualnej kręgosłupa. Mhm. Że zmienia się poziom niektórych hormonów, na przykład też po mobilizacjach czy manipulacjach odcinka piersiowego, na przykład bardzo mocno zmienia się poziom kortyzolu. Mhm. I to właściwie od razu zmniejsza. Po wykonanym... O ciekawe, zwiększa. Zwiększa się poziom kortyzolu i to może być bardzo korzystne w niektórych sytuacjach. Nie? Ale jest taki strzał i później spadek duży, czy strzał i zostaje wysoko? Nie. Jest na początku jest strzał i on gdzieś tam na przestrzeni czasu się zmniejsza, nie? Ale mogą być sytuacje, kiedy my tego kortyzolu faktycznie potrzebujemy mieć większy strzał, chociażby do tego, żeby uruchomić niektóre procesy naprawcze. Mm-hmm. Nie? Jak mamy taki tak zwany zimny stan zapalny, no to wtedy to jest okej. Więc ja na przykład też dosyć długo, tak jak na początku się trochę jarałem manipulacjami, takimi, żeby tam sobie postrzelać z kręgosłupa, no bo to jest fajne, jak się tego nauczysz, to jest takie kozackie i wszyscy chcą robić. No jest widowiskowe. Szyja. Jest widowiskowe, jest super. I później tak, później pomyślałem na długi czas, że w sumie to nie jest potrzebne. I co ciekawe, ostatnio nawet trochę wracam do tego momentami, z tym, że to już nie wygląda tak, że po prostu tam wychrupać cały kręgosłup od góry do dołu. I nawet nie w miejscu, które boli. Bo tutaj akurat bardzo często... Rzucasz monetą? Nie. Nie. Po prostu już, jeśli chodzi o stronę, czy lewa, czy prawa. Ja wiem, bo to teraz uwaga, tutaj tak. Dużo osób mogłoby mnie za to zjeść. Moim zdaniem nie ma znaczenia. Znaczy wiesz, jakby kręgosłup, dwa stawy. Wiesz, rusz kręgiem, ruszając jednym stawem. Tak. Właściwie to jak robisz manipulację, to nadal nie wiadomo, której strony. Nawet jak robisz krótką dźwignię. Moim zdaniem najczęściej dwóch. No, czasami tylko... słychać dwa kliknięcia, czasami jedno. No, oczywiście, czasami też nie słychać żadnego, no nie? No tak. Mimo, że może zrobić dobrze manipulację. Tak, tak. Więc... Nie zawsze ta kawitacja jest. No, ale to, co tam się tak naprawdę dzieje, czy tam powiedzmy uzyskasz ten efekt po lewej, czy po prawej stronie, trudno powiedzieć. No, to już po prostu wynika z biomechaniki. To, czy w ogóle jest kawitacja, czy nie, raczej nie ma dużego znaczenia. No, chodzi myślę, o ruch, że po bardziej... prostu zatykowanie ruchu tam, no nie? Tak, tak, tak. Znaczy tutaj tam część badań też sugeruje, że ta kawitacja wywołuje też kilka innych gdzieś tam zmian właśnie na poziomie neurotransmiterów. Więc być może nie zawsze jest. Moim zdaniem jak nie ma, to ja nie idę w tą stronę, żeby się pojawiła koniecznie. Czyli nie próbuję 17 razy, aż w końcu wejdzie. No wtedy kortyzol na pewno zwiększy. Na pewno. Tak, no chyba, że chciał wtedy zmniejszyć, no nie na to jakby to problem. To gorzej, nie? No więc wygląda to trochę inaczej, no, bo znowu manipulacje pewnie robi się, no trudno nawet powiedzieć od ilu lat, bo to, że gdzieś tam myślimy sobie o osteopatii, o chiropraktyce i początkach gdzieś tam, to nie znaczy, że oni to wymyślili. To przecież znaczy, istniało od setek, może od tysięcy lat. W ogóle tak zwane bonseterzy, tak. Czy kręgarze po naszemu, no to było, wiesz, no lutowa medycyna, dawno, dawno, dawno. Ja myślę, że się w starożytności chrupali już. Są przez jakieś zapiski, że wiesz, tam ktoś siadł komuś na ten tyłkiem na plecy i tak, tam nawet, chodził po kimś na przykład. Tak, są nawet takie słowiańskie. Jeszcze gdzieś tam w tych pierwszych zapiskach w ogóle z polskich ziem o tym, że najstarszy syn musiał pochodzić po plecach ojcu, aż słychać gdzieś tam właśnie takie chrupanie. Mhm. Moim zdaniem tam jeszcze byśmy pewnie na jakimś papirusach egipcjan znaleźli. A na pewno jakieś tak. Chrupanie. Tak, tak, tak. Po prostu u nas ta cywilizacja w środkowej Europie trwa dużo krócej, powiedzmy, niż gdzieś tam ta północna masaż Afryka. Masaż tajski od kiedy chociażby. Funkcjonuje, a dokładnie. On jest często właśnie skoncentrowany na tym, że tam pracujesz na stawach, że to nie jest bierna forma masażu często, tylko tam jest kilka odmian i jedna jest taka właśnie rozciągająca, gdzie pojawiają się tam różne kliknięcia, chrupnięcia podczas, więc to są tysiące lat. Pewnie już. Tak. No. Więc to jest fajnie, bo to bardzo mocno zwiększa możliwości terapeutyczne nasze, co też widać po pacjentach, którzy przychodzą. Na przykład mogę mówić za siebie albo za naszych kursantów, no bo to akurat wiem, gdzie rzeczywiście dalej większość osób przychodzących do gabinetu to są jednak pacjenci ból kręgosłupa, problemy przeciążeniowe, ale coraz częściej zdarzają się, że próbują znaleźć jakiegoś
wspomagania terapii na przykład osoby z problemami z tarczycą, z endometriozą, z właśnie gdzieś tam utrapowtomodą, ale osoby z twardnieniem rozsianym, więc coraz częściej same osoby poszukują i trafiają. I ja nie powiem oczywiście, że terapia manualna jest jakby u tych osób jedynym narzędziem, które może coś wskórać, no bo to często jest praca w jakimś tam zespole, ale też nawet osoby, które mają, czują to, że ich problemy bólowe nasilają się w kontekście zwiększenia stresu. Na przykład też u terapeutów manualnych, którzy powiedzmy się specjalizują, czy znają jakieś mechanizmy pracy pod kątem psychosomatyki, też tam szukają jakichś wskazówek, podpowiedzi, a nawet sami psychoterapeuci często podsyłają do kogoś, kto pracuje z ciałem i uwzględnia gdzieś tam stres emocjonalny i zasady z psychosomatyki. Więc fajnie, bo to daje możliwości bardzo pomocy wielu osób. I w sumie to chyba o to chodzi. No jakby, mi się wydaje, że jakby, ja wiem, że większość osób zainteresowało się fizjoterapią i terapią manualną dlatego, że chcieli pomóc sobie. To podejrzewam, że to jest, mimo że się dużo osób nie przyznaje do tego, no to a tam okej, okay, wiecie. Myślę, że to w ogóle we wszystkich zawodach, przynajmniej takich medycznych, to istnieje, nie? Czy wybieramy fizjoterapię, czy medycynę, czy psychologię, cokolwiek innego, no to też tak gdzieś tam próbujemy pod siebie trochę. Tak, ale jak już nam się uda pomóc sobie, to się okazuje, że możemy pomóc innym. I to chyba później w drugiej kolejności właśnie chodzi o to, żeby pomagać ludziom i jak możemy pomóc większej ilości osób, no to super i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie takich otwartych na tego typu pracę, no bo oczywiście jak nam się zdarza wrzucać choćby terapię manualną na kanale u pacjentów, nie wiem, z migreną, to też nie jest takie standardowe, tak? Albo jakieś problemy chóru ginekologicznych, albo jakieś tematy autoagresyjne, choćby jakiś problem ze skórą, coś tam, to okej, okay, dużo osób, fajnie, ciekawe, że można w ten sposób też pomóc takim osobom, ale oczywiście dużo osób jest takich po prostu dość mocno zamkniętych, że jesteś od bólu kręgosłupa, więc o co w ogóle chodzi, no nie? Jakby dlaczego temat autoagresji, że to w ogóle nie ma sensu, jakby macanie brzuszka i na przykład łuszczyca, bez sensu. No, nawet ciężko mi to skomentować. Ale wiesz o co chodzi, no jakby, nie wiem. No więc jakby tak. Liczę na to, że jednak ta wiedza będzie jednak trafiała do większej ilości osób. Znaczy ja mam po prostu też nadzieję, że ilość osób, którym się uda pomóc, w pewnym momencie też wymusi to, że no trzeba to będzie zaakceptować, że tak jest. Czyli inicjatywa po prostu oddolna. Nim więcej masz osób, którym udało się pomóc właśnie, czy to w jakichś schorzeniach z autoagresji, czy w jakichś problemach trzewnych na przykład, no to jakby później jest takim świadectwem, któremu trudno zaprzeczyć. Mhm. Oczywiście wiadomo, że zawsze będą osoby, które będą, no tak, to było placebo na przykład, nie? No też super. Jak dla mnie to nie. Ja w ogóle nie kiedyś mam mi to przeszkadzało. W sensie placebo, nie znam ci placebo zaraz. A teraz w ogóle nie mówię, okej, okay, jakby fajnie, że ja mogłem być tym elementem, który te placebo, wiesz, wspomógł trochę. Fajnie, że u mnie to tak, się wydarzyło. Ja po prostu fajnie. Się cieszę, że jak ktoś miał problem, nie ma problemu. Tak, to jest ogólnie o to chodzi. No jakby wszyscy są szczęśliwi. Jestem szczęśliwy, ta osoba szczęśliwa. Jak ona uważa, że to ja pomogłem, to jestem też szczęśliwy. Tak samo jak uważa, że to czas jej pomógł, jestem tak samo szczęśliwy. Uważa, że ktoś inny pomógł, też jestem szczęśliwy, bo jednak mamy po prostu mniej osób z problemami i w sumie o to chodzi, żeby społeczeństwo było coraz zdrowsze. Ale ładna puenta na koniec. Dobra, to już teraz już tego nie możemy zepsuć. Tak, a ja wam tylko powiem na sam koniec, że jeżeli po prostu tematyka terapii manualnej, układu nerwowego, jej wpływu na ten układ nerwowy, trochę bardziej szczegółowych zależności was interesuje, to najlepszym miejscem, gdzie można się o tym dowiedzieć więcej, a naprawdę będzie można to zrobić, to jest platforma Neuroklubu i ona już, jak to słuchacie, to niebawem pojawi się możliwość dołączenia na początku października, także wejdźcie na stronę neuroprojekt.pl i zobaczcie, bo możliwe, że już lada dzień będziecie mogli dołączyć, a my bardzo serdecznie zapraszamy, bo tam będzie dużo o układzie autonomicznym, dużo właśnie terapii manualnej, konkretnych case'ów, przykładów, challenge'ów. Szykuje się naprawdę zacna ilość wiedzy, także głupio byłoby to przegapić. A my wam bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za 2 tygodnie, dlatego że Neurofreaky pojawia się co 2 tygodnie w środę. Do zobaczenia. Ciao.